Sejm przyjął ustawę, która ma finansować połączenia lokalne, autobusowe, tak zwane PKS-y, tak to umownie nazywamy. No, dobrze, że jest jakiś ruch w tym kierunku, dobrze, że pojawiły się jakieś pieniądze, chociaż niestety. Mówiłem to i w, w Sejmie podczas obrad komisji, cały czas powtarzam, szkoda, że nie mamy jednego aktu, nazwałem to Konstytucją Polskiego Transportu Publicznego, który by zawierał w sobie i transport autobusowy, i transport kolejowy, byłyby też powiązania z komunikacją miejską w miastach oraz wszystkie środki finansowe, czy to w postaci większego udziału w podatku PIT dla samorządów, czy subwencji transportowej, także byłyby na dół skierowane dzisiaj dzielone z góry ulgi za przejazdy tych osób, tych kategorii społeczeństwa, którym te ulgi ustawowo przysługują, czy refundacje dla właśnie połączeń lokalnych z tytułu, także ulgowych przejazdów dzieci czy osób niepełnosprawnych. Jeden taki akt byłby potrzebny, przede wszystkim te pieniądze byłyby dzielone na poziomie marszałka województwa, bo on zbierałby te wszystkie potrzeby, a co najważniejsze, to już nie byłyby pieniądze, które idą z Warszawy, i niespecjalnie samorząd się nimi interesuje, tylko byłyby to pieniądze samorządu, więc też ta kontrola wydatkowania środków na ulgi byłaby zdecydowanie lepsza. Dzisiaj wiemy, że jest tam sporo patologii i to co bardzo ważne, dzisiejsze przepisy. Niestety nakładają karę, można tak powiedzieć, na tych, którzy by chcieli zafundować wspólny bilet dla mieszkańców, którzy na przykład na początku skorzystaliby z takiego nowego połączenia autobusowego, ale nie po to, żeby jechać tym autobusem do centrum miasta, bo przecież chcemy zmniejszać liczbę pojazdów w centrach miast, ale jechaliby do jakiegoś węzła przesiadkowego czy kolei miejskiej nadzorowanej przez władze Warszawy czy do stacji metra. Oczywiście mogą to robić, tylko że niestety wtedy organizatorzy tracą prawo. Do ulg ustawowych. Tak na pewno być nie powinno. I to, co jest mankamentem tej ustawy, nie wiemy czemu taki zapis. Minister nie był w stanie wytłumaczyć. Te pieniądze mogą pójść tylko na połączenia, które powstaną po wejściu w życie ustawy, bądź takie, które przez trzy miesiące od wejścia w życie ustawy nie funkcjonowały, zamiast pójść na te, które dzisiaj dogorywają, bo one albo zaczniemy kombinowanie, wydłużanie sztuczne, skracanie tych kursów, albo zawieszanie ich na trzy miesiące. Specyfika polskich gmin jest tak różna, tych problemów jest tak różna i niestety ta biała plama tak się powiększa, że nie powinniśmy tutaj stawiać takich rygorystycznych zapisów, bo niestety, tak jak były spore nadzieje, że zatrzymamy likwidację połączeń autobusowych, no to niestety ta nadzieja dzisiaj jest zdecydowanie mniejsza.